Siemandero na kanale Stestujemy. W tym odcinku do stestowania wleciała akumulatorowa grzechotka udarowa marki Milwaukee, model M12, FH i R14. Urządzenie posiada silnik bezszczotkowy, maksymalny moment obrotowy 47 Nm oraz 450 obrotów na minutę bez obciążenia. Wizualnie obudowa przekładni wykonana z odlewu. Środek i dolna część urządzenia wykonana z tworzywa, na której znajduje się ogumowana rękojeść. Wskaźnik naładowania akumulatora, metalowy spust włącznika, za pomocą którego można sterować obrotami, oraz dioda LED do podświetlania powierzchni roboczej. Uchwyt nasadek 1/4 cala. Tak w dużym skrócie o zasadzie działania urządzenia. Po naciśnięciu spustu włącznika napęd silnika jest przekazywany do głowicy grzechotki, która swobodnie obraca się, a po napotkaniu oporu zaczyna działać udar. Długość z akumulatorem 2 Ah, około 28 cm. Długość z akumulatorem 6 Ah, około 31 cm. Wymiary obudowy grzechotki. Szerokość około 30 mm, grubość około 19 mm, grubość z uchwytem nasadek około 28 mm, waga bez akumulatora i ładowarki 769 g, waga z akumulatorem 2 Ah 947 g, waga z akumulatorem 6 Ah. Kilogram 193 gramy. W teście grzechotka nie dokręciła nakrętki M8 do deklarowanych 47 Nm, natomiast nakrętkę M10 dokręciła z pełną deklarowaną mocą przez producenta. Podczas testu dokręcania 50 nakrętek M6 ubyło pół stanu naładowania akumulatora 2 Ah. Jeżeli dokręcamy nakrętki lub śruby, które wymagają precyzyjnego dokręcenia, to można wstępnie dokręcić mechanicznie, a następnie dociągnąć manualnie.
Po włączeniu blokady spustu włącznika możemy FHIR używać tak jak zwykłą grzechotkę manualną, dokręcając nakrętki lub śruby M6 lub o mniejszych średnicach. Trzeba ostrożnie obchodzić się ze spustem włącznika, żeby nie uszkodzić gwintów. Kompaktowa budowa, waga poniżej 1 kg z akumulatorem 2 Ah, wysoka prędkość obrotowa oraz moc to cztery główne cechy, jakimi wyróżnia się prezentowana FHIR-14. Nie zauważyłem, aby urządzenie miało jakieś typowe wady, czy to w wykonaniu lub funkcjonalności. Dla majsterkowiczów oraz osób, które nie będą zarobkowo pracować taką grzechotką, wadą może być cena zakupu FHIR-14, ponieważ ceny za samobody bez akumulatora i ładowarki na dzień nagrywania materiału zaczynają się od około 1000 zł. Z zainstalowanym w slocie akumulatorem 2 Ah zyskujemy na kompaktowości urządzenia, natomiast z akumulatorem 6 Ah tracimy na kompaktowości, ale zyskujemy na parametrach oraz długości pracy. Według mnie prezentowana grzechotka, pomimo dużego potencjału, ze względu na uchwyt nasadek 1/4 cala, jest raczej dedykowana do tzw. lżejszych zastosowań, a dokładniej do odkręcania i dokręcania nakrętek lub śrub do średnicy gwintu M8. Teoretycznie może być używana do wszelkiego rodzaju prac tam, gdzie używa się grzechotkę manualną. W praktyce ma sprawić, że praca nią będzie wydajniejsza, efektywniejsza, a dodatkowo w przypadku FHIR-14 szybsza, dzięki czemu pracując nią zyskamy na czasie, a jak wiadomo, czas to pieniądz. Tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Zapraszam do napisania komentarza. Jeżeli podobał się odcinek, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i do następnego. Jona.